Zróbmy sobie chwilę przerwy. Wszyscy teraz głęboki wdech. Wstrzymujemy. 10 sekund. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. I wydech. I jeszcze raz. Wdech. Wstrzymujemy. I wydech. I co? Już czujecie się lepiej, tak? Lędźwi Urbex zaopiekuje się wami. Nie musicie się o nic martwić. Z nami jesteście bezpieczni. Z nami będziecie czuć się dobrze. Lędźwi Urbex pokaże wam tą przepiękną bazerię. Jezu, jak ona jest piękna. Znajdujemy się pod Górskim Ośrodkiem Wypoczynkowym. Potwierdzam. Potwierdzasz? Potwierdzasz. Że idziemy wypoczywać. To ja jestem jak najbardziej za. No, kiedy mogę zacząć? No to raczej tędy jest wchodek. Ale co tu jest? Coś tu wali tą piwnicą. Dużo alkoholu. Lazurą, płyn do mycia szyb samochodowych. W szafce jakieś śmieci. Gdzie stacja? Tu mamy jakąś kuchnię. Dodajcie może? Nie. Nie, może nie. Papa, sód. Nie do końca. Cytera. I piłko siatkowe. Toaleta. Kanapa. Lustro. Chłopaki, jaka piękna bateria. O, takie szklanki standardowe. Jeżeli tu wszedłeś, oglądaj, ale proszę nie dewastuj. Widzieliście to? Co tu pisze? Że pamiętajcie i trzymajcie się tego. Dobrze wam radzę. Ale tutaj są widoki. Tutaj to są widoki. Nie, zasłony. O Jezus, jakie tutaj są widoki. No. O Regiuśku. Nie mogę się doczekać wyższych pięter. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Ty, tu jest normalnie podłogą. No to napatrzcie na tą podłogę. Patrzcie, jaka ona jest czysta. Wchodzimy do kolejnego pokoju.
Czyli już widzimy, że pokoje są tak samo rozplanowane. No i dobrze, żeby nie było, że nie tak. Wszędzie jest tak samo źle w tym kraju. Co tam? Graszka! Graszka! Siadnij, no sędziowa! No nawet sobie te kapuczyny, siadnij sobie pogadamy. No i jak tam to te twoje stawy? Byłaś u tego lekarza, czy nie byłaś? No byłam, co? No byłam, u Wezewiusza. A miałaś iść do Chojnackiego? Mówiłaś, że zrobię, u Chojnackiego będziesz miała. Nie, Chojnackiego nie ma, nie zgubiłem, mam kartę. Jak to zgubili twoją kartę? To musisz obejrzeć film ze szpitala, Anatomia Urweksu. Krasz, nie wykupię się zrobić i te kapuciny, wszystko będzie dobrze! Odsusie, chodź od razu tutaj i wszystko. Idę. Jedziesz. Chłopaki, jaka to jest piękna bazeria! Jest ładna. Jest, ale pokój też jest. Cały pokój jest. Witamy w moim sklepie z bazerią. Po lewo jesionowa, po lewo, po prawo sosnowa. A dębowa jest na zapleciu i tutaj. Ale tu nie ma prądu. Patryk akumulator z auta specjalnie podłączył. Lampa zacna. I świeci się światło. No powiedzmy, od słońca, ale można to tak nazwać. Jesteśmy znowu na poziomie zero, tylko teraz jesteśmy nie zero samochodowe, tylko... A nie, jesteśmy zero ulicowe. Zero ulicowe. Tak. O, ja tu nie mogę przebywać. Bo jestem na to uczulony. Wszędzie tu jest pierze. A jak maską ubierzesz, nie będzie ci lepiej? Nie, to nie ma znaczenia. No, pasuje ci. Ojej. Powiedz, że to gra jeszcze. Może podaję ci. Zobacz to. Wow. Co nam pani zagra? Niewiele. Gdzieś tu masz jeszcze w tym. Mhm. No to dawaj. O. Po ciemku. Ale dałem radę. No i szok, że ono jeszcze do połowy działa. Do połowy działa, bo tutaj jest to najniższe i te
najniższa tonacja, że tak powiem, jest dostępna. Reszta jest wyłamana przez kogoś, przez jakiegoś złego człowieka, który to wyłamał. Spójrzmy, co tutaj mamy ciekawego. No hej. No hej. Hejo. Tutaj są najlepsze szklanki z metali. To jest zaplecze z tej recepcji, nie? No, dokumenty, no. Spisy, paragony. Wszystko tutaj. O wow, prześcieradła. Obrusy, jakieś rzeczy tego typu. Łaty. Do prasowania, wyprasowane. Nawet komputer się znajdzie. Ping pong. Bilans 2004. Tutaj mamy zamówienia październik 11 roku. Ej, nie mogę wam tego pokazywać. Sekunda. Ostatnie zamówienie, jakie było tutaj robione. Zaraz przewinę do końca zeszytu. To był październik 2013 roku. W październiku 2013 roku tutaj było ostatnie zamówienie. Takim skoroszycie znalazłem tę informację. Tutaj pełno dokumentów. Jesteśmy w środku recepcji. Ale to jest na wykładę 2016, widzisz? Te? No. Ciekawe, to stara zajączka. Taka rozmierzność. Jezu, ile tu jest dokumentów. A jaka stara lodówka. Ojej. Mnie nie chcę otwierać. Nie, nie będę tego robił. Dokumentów jest tutaj mnóstwo. Tabletki. Czy ktoś wie, na co one są? Dajcie znać w komentarzach. Bardzo chętnie byśmy się dowiedzieli. Tutaj jest ulotka, ale raczej tutaj nic nie wywnioskujemy. Chyba, że jak przechowywać. Jakieś magazyny leżą. Te szafki. Kwintesencja PRL-u. Fuj, ale chleb, Jezu. Karnek pełen chleba. Idź to obczyć. Nie chcesz. Chcę. Nie chcę. Przyprawę. Sól zmiękczająca mięso. Czosnek dla całej rodziny. Boję się, ale uchylmy. Jest pusta. Słoiki, mikrofalówka. Zastanawia mnie trochę ten chleb. Generalnie to jest posmarowane masłem, a to masło wygląda, jakby nie było zjałczałe, ani nic z nim się nie dzieje takiego złego. Więc o tyle to jest dziwne, może ktoś tutaj mieszka też. Znaleźliśmy żwirek tutaj w jednej z łazienek dla kotów, może ktoś się tu opiekuje kotami. Coś się nie zgadza? Że farba nigdzie nie odpada. O, a propos żwirka. Złote łańcuchy.
Co to była za sala? Taneczna? Gimnastyczna? Co to było? To była sala do robi głowinek. Patryk? Będę na Rubiks. Czyli jednak. A tutaj co było? Zamknięte można z drugiej strony otworzyć, ale na pewno nie z tej. W każdym razie jesteśmy już na ostatnim piętrze. Co za beautiful lamp. Tutaj jest komendarz współczesnej szkoły wojennych samurajów. O, to jest to miejsce, tutaj gdzie chciałem się dostać przed chwilą. To z tamtej strony w sali. Szkoła sztuk wojennych samurajów. No. Ładnie się nie odbywało. A co to jest? Znaczy to jest tył skrzynki od kaposzki, nie, żółć od hydrantu, od wody do gaszenia. Tu są skrzynki, tam jest kuchenka. Matko. Choinka też jest. No kwietnik. Nawet dwie. Jeszcze w dodatku gazowa. Czyli przebywały tutaj osoby wierzące. Które jadły. I choć jest kuchenka, to znaczy, że no, spożywały jakieś posiłki na ciepło, prawda? Słyszałem, że państwo jedzą. Tak. Słyszałem, że państwo jedzą, więc przyniosłem bułkę. Tam szufeczki. Szufeczki? Pomocy kuchenne. No to takie pomieszczenia. Albo dla pracowników. Bo dla pomocy kuchennej, po prostu. Tu jest instrukcja higienicznego korzystania z WC dla pracowników. Instrukcja mycia rąk i dezynfekcji. 2007 rok, ktoś to zatwierdził. No dobra. To, że tu jest jeszcze cała wentylacja, czyli rzeczy, które są najszybciej wchodzimy. Ja bym rozpoczął. Tutaj podajniki na przyprawę. Trochę talerze mamy. Również zmienionej epoki. Całe sztaple talerzy tam są. Wszystko na zmarnowanie. Lodówka. Patrz, jakie ma na krzesełku. No, takie. Swoiste. W stylu góralskim, nie? Akurat. Zapraszam. Że od razu do pieca. A co to? To jest wentylacja. Wentylacja. Mówię, coś co najszybciej kradną. A tu nadal jest. No, to jest... Dobrze. No bo tutaj, no tutaj wiecie, no, ani ten jest w centrum, no ciężko się dostać tutaj. Obok są inne obiekty. I w sumie tak naprawdę to nie jest też takie oczywiste miejsce, nie? No. Ziemniaki. To jest najdłuższy zlew, jaki widziałem w życiu. Patrzcie, obieleczkę do ziemniaków. Kolejna dzisiaj, nie? Ostrzegam, że jak zobaczycie teraz to po prostu będzie... Oh. No tylko wstawić kucharkę. Wow. Ale ten, trochę grzyba i pleśni jednak jest. I co tu mamy? Pianka, preparat. Do czegoś tam, ale nawet nie wiem tego wymówić. I tam wszyscy byli zadekowani i tak dalej, bo prysznicy nie działały, a nas było 200 osób. I tam jak ci ktokolwiek kiedykolwiek powie, że nie możecie spać, jedź do kówca, przecież tam to zadychać, że tak przetrzymają, super, wszystko będziesz jeść. O, to kroi chlebek. Chyba, nie? No, jakie koszyczki. Czy to może kroić chlebek? Nawet koszyczki tak. Kroją obok, w szafce. No. Pieca. No, Madzia nie byłaby zachwycona. Po prostu nie. Ja nawet nie chcę ludzi. Trzeba sensu. Kabel ktoś wyciął. O i ta waga. Jezu, to pamiętam ze sklepu, jak chodziłem za małego do sklepu. No. Jezu, ta waga była wszędzie, nie? Po prostu. Są
Masakra. Zważmy, ile waży Lędzie Urbex. Co? Kilka ktoś nie dopił. No, już rok minął akurat. Dane identyfikacyjne płatnika ZUS, no. Boże, jaki on jest schizany. Gdzie? Że tu się płomień pali. Ciągle się tli jeszcze w tym miejscu życia po prostu. Tam masz normalnie jeszcze podłączenie do gazu, nie? A to w tym miejscu ten gaz się ulatniał, tak? Ktoś mówił kiedyś tam gdzieś? Aha, co? Czyli nie to. Jakieś naczynko ładne ma być. Można zajrzeć. Talerze. Wszędzie te talerze, naprawdę. No już są te meble tak napuchnięte, że aż ciężko je przesuwać, te szafki. Boiler. Jest boiler. Nie mam pojęcia, do czego to mogło służyć. Tu pod nim biały żaler, z niebieskim blaskiem i wiesz, z kołem. Mogę mi biały na tych sobie. Cały rolek z kas fiskalnych. Jesteśmy najprawdopodobniej w tym momencie w jadalni. I świadczy o tym m.in. ten napis, czyli dbaj o czystość. Dziękujemy za zwrot naczyń. No, niektóre naczynia zostały zwrócone, ale nie zostały umyte już. Kolejne uschnięte drzewko. Zbieram. Fajne bongo, nie? Ale od razu jak na to spojrzałem, to tak sobie pomyślałem właśnie, nie? Że to będzie bongo. Baja bongo, hej. Baja bongo, baja bongo, baja bongo. Fajnie się po tej sali, nie? Tak pusto jest. Kilka rzeczy. Ale piękne miejsce. Słuchajcie. Ale jest widok. Widok jest naprawdę kozacki. Tam mam talerz ktoś rzucił, nie? Jak to się nazywa? Nie talerz, tylko anteno? Antenę satelitarną. No widzisz. W naszym kanale poświęconym balazerni możecie dzisiaj oglądać deski jodłowe. Są one precyzyjnie wyceklinowane, bardzo pięknie zmontowane. To widać po tym, że po prostu ta balazernia się jeszcze trzyma, tak? Także jeśli chcecie poznać więcej porad na temat cyklinacji balazerii i parkietów, zasubskrybujcie ten kanał. Która jest godzina? Czy już przegapiliśmy kolację? Mhm. Nie. Nie? Tak. Tak? No, chyba pół godziny. Szkoda. Można zasiadać do kolacji.
skoro przegapiliśmy poprzednią. Jezu. No hej. No hej. No hej. Chcesz przyjrzeć ziemi się bliżej, co? Faktycznie co? To jest wiele okien pootwieranych, a tutaj ta farba nigdzie nie schodzi, słuchajcie. No. To jest zastanawiające. Tam dopiero widzę jakieś pierwsze odpryski. No to jest godzina. No tam też była. Ja tylko miałam lusterko. Bardzo fajnie. A tu są jeszcze takie tajemnicze przejścia. Już myślałam, że może znalazłeś dla mnie więcej bazerii. Chcę sobie czekać kuchnię. Ojej. I co to jest? Klatka schodowa? Ukryta. Dokąd? Jaka lampa? O kurde. Lampa. Lampa nie świeci. Ty, ale w kuchence jest w ogóle czysto, nie? Jest super czysto w niej. Ja jestem zachwycona. A co tam jest? Co tu jest? Zaświeć się. No mówiłam, jakieś schody. No. Może na dół do piwnicy. No tak to wygląda, jakby to było takie, wiesz... To rano, nasze zagadki? A tam jest jeszcze pomieszczenie. Czy myśmy teraz nie wyszli z tego na samym końcu? Wiecie, o co chodzi? Tak, gdzie przyszli. Tak, to jest to. Aha! Ale śmieszne. No to się zawracamy i tyle. No to chodź i zawracamy, tu jeszcze będzie czas na łożenie. To nie ma czekać tego. No trzy. Bez do mnie chyba śpią. Tutaj to jest też ten główny zabór gazu, on jest zakręcony. No. Ale ten gaz czuć. No to chodź stąd. Ja w takim miejscu bym nie robiła zdjęcia, nie ze względu na to, że wiesz, czy ty się boisz, czy nie boisz, tylko po to, żeby jak najmniej osób tam chodziło, mimo wszystko. Wiesz co, no to jest to stara instalacja, więc jest to możliwe. Co to w ogóle? No, co to jest? Paśnik? Coś takiego, nie? Wbicia w ziemię i latarnię. Dobra. To idziemy. Łóżko wybrzuszone już niestety, troszeczkę. Ale przynajmniej jakieś są. Na dowód, że tu kiedyś ludzie spali, naprawdę. Wy nam nie wierzycie, a oni tu spali. No ładnie. A ty, fuj, śmierdzi w nim. I to tak konkretnie. Ale biureczka fajne. Stoliczki takie do elegancko. Taki jakby barek trochę. No. Ale śmierć.
Fizyka. Uczcie się fizyki. To bardzo dobry przedmiot. Pokoje, a pokoje takie jak wszędzie, te same. Ale jest wyjście na ten, na patio. Można sobie wyjść. Fuj, o kurczę. Fuj. O fujcza. Nie, nie. Jezu, wracam. Jak nie. Sorry, ja już nie dam rady po prostu. No bo nie wyobrażacie sobie, jak tam niesamowicie śmierdzi. Jak wiem, co tam on tam poszedł? Nie, no dobra, tam nie da się. Tylko internet wie, jakim cudem ty tam poszedłeś. To... Masakra, kurwa, dajcie spokój. I tak oto udało nam się zwiedzić cały obiekt. Trudno było się z nim pożegnać, bo zrobił na nas ogromne wrażenie, zarówno swoim stanem, jak i przepięknymi widokami. Jeżeli film się Wam spodobał, zostawcie po sobie komentarz i zasubskrybujcie nasz kanał, nie zapominając o dzwoneczku. Na Instagramie LNGurbex czekają na Was fotki z tego wspaniałego miejsca i nie tylko. Trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnym urbexie. Hej!